Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie, Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie, Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie, patent za patencie. Cześć, witam cię tutaj, detailingowy Dziadzia. Jak widziałeś, mycie wstępne popełniłem. Umyłem klasycznie Neoxalem, tak jak myję detailingowo felgi. Tu widzę, została gdzieniegdzie rdza, starczy po myciu. Wiadomo, standardóweczka. Teraz wskakuję z Neoxalem 1 do 10 i zobaczymy, czy powłoka siedzi. A ja ci mówię, że siedzi. Mówiłem w filmie, że ona na jeden sezon. Ja widzę, że się broni i to grubo. Ale co będę chciał sprawdzić? Będę chciał sprawdzić, czy jest odporna też na stosowną chemię. Czyli na kwaśny produkt, wiadomo jaki, nie? Dobra, lecimy. 1 do 10 Neoxalek. Zobaczymy, na ile ściągnie jeszcze. Czy coś odetka. Później, jak nie, to tar remover. Klasyczne zrobię odtykanie. Jak już dobrze wiesz, mało roboty, bo tylko dwie felgi. Kurde. No niestety. Tak to jest. Tak to jest. Okej. Dobra. No tu widzę smoła. Dobrze. Okej. I zrobimy zaraz płukanko. Okej. Zobaczmy, czy coś się poprawiło. Teraz tak. We wnętrzu hydro jest. Lotnej rdzy nie umyło ta, co, która się wżarła. Więc wiadomo, z czym tu wskoczy. Ale zanim pojadę z czymś ostrym, chcę ci pokazać, że powłoka jeszcze siedzi. Co mogę powiedzieć o tej powłoce, słuchaj? Samooczyszczanie, naprawdę. Jest po prostu mistrzowskie. Mistrzowskie, najwyższy level. Tutaj podium to tak na miękko. Nie wiem, czy chyba jedna z lepszych. Znaczy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o samooczyszczanie, to moim zdaniem, kurczę, szukać powłoki. Naprawdę. Samooczyszczanie, zdejmowanie brudu z tej powłoki, to jest poezja. Poezja. I to widać, że ten brud się tak nie trzyma. Kolejna rzecz. Pamiętasz w filmie, co było? Aplikacja podwójna na drugą felgę. No właśnie. I tego nie robimy. Tak jak mówię, że czułem, jakbym ten produkt zebrał na tej feldze, gdzie poprawiłem, popełniłem drugą aplikację, zdecydowanie gorszy cropping. Jakby ta powłoka niestety no, nie usiadła tak jak przy jednej aplikacji, więc aplikujesz jednorazowo i nie powtarzamy aplikacji. Jedna warstwa wystarczy i robi mega robotę. Czy wystarczy na sezon na miękko? No zobacz, no ona siedzi, no siedzi. Ja myślę, że dwa sezony nią opękam, ale spokojnie. Teraz znowu wlecę, zobaczymy tutaj hydro. Zresztą wstępnie widziałeś. Ok, pędzel. O, za dużo wody. I teraz. Umyję, pokażę ci hydro, a później zacznę atakować ostrą chemią, czyli tar remover, Dayron i na koniec, jak hydro się nie poprawi, wskoczy oczywiście co? Kwaśne APC. Zobaczymy na ile. Ok. Raz, dwa, trzy, pięć. Dobra. I sprawdzamy hydrofobowość. Teraz muszę sprawdzić, słuchaj, która to jest felga, czy to jest ta z gorszą hydrofobowością, bo to jest akurat ważne. Nie, to jest ta z przodu, czyli ta aplikacja popełniona tylko jednorazowo.
No zobacz, no idealnie. Teraz sprężone powietrze. Wróć. Pięknie, co? Siedzi cudownie. Może krople nie są idealne. Zobacz. Może nie są idealne. Może powłoka jest przymulona. Teraz będę chciał sprawdzić, jak powłoka zareaguje na Tar Remover i na Dayron. Dobra, zaczynam od produktu, który się pojawi na kanale. Pędzle też się pojawią. Kupiłem, a później firma mi wysłała paczkę. Tu akurat mam kwasik, który jest amerykański od widza, rozrobiony 1 do 20. Chcę zobaczyć, na ile będzie papuniał, a na ile odtykał, bo ma właściwości odtykające. Śmierdzi jak typowy skurczybyk do felg. Pędzel jest, kurczę, mega twardy, dlatego go wziąłem. Ja go używam do opon. Zresztą w tym filmie o tych pędzlach wszystko będzie. Firma, która mnie śledzi, to już pewnie teraz zdanie zna na temat tych pędzli, co wysłała mi paczuszkę. Okej. O, tu mnie interesuje. Nawet czuję opór tutaj tej rdzy. To jest właśnie minus felg, które są matowe. Ale powoli schodzi. Chodzi o to, żeby na dzień dobry nie atakować mocną chemią tych felg, bo chcę zobaczyć, na ile mogę sobie, słuchaj, pozwolić. Okej. Lepszy będzie Dayron, ale to później. Najpierw skoczę z tą chemią. Dayronik sobie z tym poradzi na pewno. Okej, no tu czuję. Tu akurat gdzie tarcza, kurczę. Najwięcej się obraca. Dobra. Bo już się ciepło robi, żeby mnie przeschło. No i co? Lepiej? Ja wiem, raczej nie. Raczej nie. Moim zdaniem gorzej, więc nie wjeżdżam z grubszym stężeniem. Teraz jedyne co, no to wskoczę z Star Removerem na mokro. Herobiol, a ja to wpisałem Haribol. No ja tak mam. O właśnie. Ajajajajajajaj, na mokro. Zobaczymy, jak się obroni z tą chemią. I do tego zaraz biorę rękawice. Stosowny pędzelek, to lubię, z wodą się miesza, zobacz, nie przyschnie, można sobie pracować w delikatnym słoneczku, teraz już tak nie grzeje, więc mogę sobie pozwolić. Idę po rękawice. Rękawice mam. Do Tar Removera sobie chwilę posiedział. Tu jest ten mój herobiol. Zobaczmy. Dobra, i pojeździmy troszeczkę. Pięknie, zobacz, jak to, jakie masełko, co? Fenomenalny jest ten produkt, naprawdę uwielbiam go. Tu jest smoła, o, zobacz, patrz, widzisz? O, tu jest smoła. Zobacz, jak zbiera. Pięknie i to na mokro. No, dotykania powłok jest naprawdę obłędny. Jedziesz na mokro, nie musisz czekać, kombinować, kurde. Nawet jak złapiesz wodę, o, to jak mlekiem jedziesz, kurde. Ta-ra-ra. O, to już mi stawia opór. To co robię? Dorzucam. Dorzucasz. I na rękawice i znowu jeżdżę. Na razie nie biorę pędzla, bo nie widzę potrzeby.
ładnie schodzi samą rękawicą, to dobrze. Czyli minimalizujemy zarysowania, jeżeli chodzi o felgi czarne. Zobacz, jak smołę zbiera skurczybek na mokro. Fakt, że po jednym sezonie, no ale... O, i nie ma. O, już nie czuję nic pod ręką. W takim układzie, jak złapałem sywka, wydmuchuję. Moto pod rękawicą czujesz. Czy masz jakiś opór? Tu jeszcze kawałeczek. O, i tu jeszcze troszeczkę. Delikatnie, delikatnie. Okej, tu będę musiał prawdopodobnie wjechać z pędzlem. Zobaczymy, coś złapałem. Wydmuchuję i wrzucam. Zobacz, jak to długo siedzi. Słoneczko świeci, a ona sobie siedzi. Jedziesz i jedziesz, zobacz, i pracujesz. Świetne, nie? Mleczko. O, tu widać, gdzie jest jakiś hydral. Nie wiem, o co chodzi. Taka ściecha. Nie wiem, co jest grane. Nie wiem, jak wam to rozkminiać w ogóle. Co tam się wydarzyło. Tego nie wie nikt. No dobra. Tu. I pstryk. Lecę z wypłukaniem. Obawiam się, że tu hydro się nie poprawi. Znaczy troszeczkę się poprawiło, ale niewiele. Opsa! Dobra, teraz tu będę chciał wypłukać, ale one ciężkie. Na zewnątrz sobie nawet głowy nie zawracam, bo jest idealnie. Wnętrze mnie interesuje. O, dobra, okej. Wiesz co, zrobimy tak. Ja teraz pobawię się Dejronem, wymyję tę rdzę i zobaczymy, jak będzie z hydrofobowością. Na zewnątrz zrobię to samo, czyli pełną dekontaminację i na koniec sprawdzimy kwaśne APC, czy jeszcze odetka, czy wręcz przeciwnie, zabije powłokę. Sytuacja przedstawia się tak. Cztery razy Dejron, naprawdę cztery razy nie chciało ruszyć tej rdzy. Matowy lakier ma to do siebie, że chłonie wszystko jak gąbka. Ale po czterech razach, słuchaj, wziąłem co? To. Tak, kwaśny szampon od Detailing 1 do 10, od Detailing, przepraszam, od RRC 1 do 10. I pojawiła się hydrofobowość, a już umierało. Już umierało, mówię, o, zabiłem powłokę. Zobaczymy, czy ją wzbudzę jeszcze. Teraz się zaczęło konkretnie domywać. Tak, kiedyś też widziałeś film, jak robiłem to na folii carbon. Też był używany ten zawodnik, właśnie. Ludzie no jadą po tej firmie, ale akurat szampon to mają tak mega uniwersalny i zajebisty, że bawi się stężeniami, słuchaj, domywa jak APC kwaśne, jako szampon, jako piana. No, tak? Dokładnie tak, dlatego warto, jak coś jest dobre, mieć zapasy. Oczywiście, będę chciał sprawdzić jeszcze kwas mój ulubiony, czyli Detailing, którego już nie ma. Ale, jak dobrze wiesz, jest taka firma jak Black Auto Cosmetics i oni właśnie ten kwas mają, bo z tego co kojarzę, to Shine Chemicals właśnie robił chyba na Detailing. Okej. Jedziemy sobie, zobacz, pięknie, kwaśnym RRC. Twardy pędzel. No i znikło już, już nie zbiera brudu. Przedtem, jak pierwszy raz umyłem kwaśnym szamponem od RRC, słuchaj, pojawił się taki brudzik, było widać, że ten nalot taki jakby zebrał, który nie poradził sobie Dejron. No słuchaj, jakby luksusowo.
ramiona hydro jest. Tutaj gdzieniegdzie się pojawia. Nie jest to mistrzowskie hydro, ale się pojawia. I teraz chcę sprawdzić jedną rzecz. Rdze. Obłędnie zebrało. No kwaśny RRC jest po prostu. No jest koza. Nie wali tak po nozdrzach. Proszę. Gładziuteńko. Przyjemnie. Jeszcze tutaj czuję takie małe wżerki. I pojedziemy. Teraz tak. Teraz będę chciał sprawdzić hydrofobowość. Będę chciał Ci to pokazać w GoPro. I później skoczę z tym kwasem i zobaczymy, co się stanie. Jak widać, szału nie ma, ale jest to wewnętrzna część felgi, tutaj to jest makabra, jest to matowy lakier, który łapie wszystko, każdą rdzę, wszystko łapie. Widział, no można powiedzieć, mocną chemię, na końcu dwa razy jeszcze kwaśne APC 1 do 10, gdzie niektórzy nawet nie chcą dotknąć tego szamponu, a widzisz, a zrobił mega robotę. I co na końcu robimy? Właśnie, na końcu biorę ten produkt. No tu jest akurat Black Car Cosmetics, ale oni chyba zmienili na... Tak? Nie, dobrze, Black Car Cosmetics. I co robię? Piana. O, też zjadła atomizer. No, będziesz żył? Nie będziesz żył. Dobra, słuchaj, idę po... O, jest, ruszył. Kurde. Dawno nie używałem. Dobra, idę go przywrócić do żywych. Zaraz będę... Muszę to spłukać. Wystarczyła odrobina oliwy i po temacie. I lecimy. Piękna piana, co? To z kwasu, wyobraź sobie. No i ten specyficzny zapach, detailing. Kurczę. No kochany jest ten kwasik do felg. Pędzel. I lecimy. Och, mycie nim. Sama przyjemność. Poślizg. Nic Cię nie wkurza w nosie. Kurde. Zobaczymy, czy powłoka odżyje. On potrafi ten kwasik trochę zamulić, więc później znowu umyję to. Postaram się tak szamponikiem Neoxala, żeby odmulić. A na końcu spryskam to akwą APC 1 do 10. Zależy nam na tej rdzy. Oporu już nie czuję. Tak, o. No zbiera pięknie, kurde. Niesamowity produkt. Dururu. Jajajajajaj. Okej. Co tam? Dyskusje. Tak jest, dobra. Okej, woda i puczymy, ale wezmę sobie długą. I teraz zobacz, co się dzieje. Zobacz, jakie hydro. Ha! Jak to mówią, dobry, bezpieczny kwas nie jest zły i to jest bez rozcieńczenia. Dlaczego też podkreślam, bo wszyscy żyli klintechem i jeżeli chodzi o ten kwas. Tamten kwas jest nieprzewidywalny. Gwarantuję Ci, że jakbym tu wjechał z klintechem na ten lakier, mogłoby się to zakończyć różnie. Tamten jest tak mocny, jest tak przesadny, jest tak śmierdzi, że nienawidzę nim pracować. Zobacz tutaj, pianka, pędzlowanie. Wolę trzy razy umyć bezpiecznym produktem, niż raz i sobie zaszkodzić. Zobacz hydro, już się pojawiają krople. Co robię? Ponownie biorę. Kwasik, tylko tym razem zarzucam w formie
oprysku. I teraz już mięciutki pędzelek i pieszczoty. Teraz już chcemy odtykanie, niedomywanie. Więc pieszczoty. Zebrał to, co miał zebrać. O, i sobie jadę. Powinienem tutaj wziąć tak naprawdę, słuchaj, rękawice. Byłoby mi łatwiej. Ale pędzel lepiej wybiera, jeżeli chodzi o rdzawe naloty. Troszeczkę się wbija, szczególnie przy matowych lakierach jest to wymagane. One są jakby takie troszeczkę szorstkie, kurcze. I pędzel zdecydowanie lepiej się sprawdza niż przy lakierach, gdzie masz klar. Chociaż też klar potrafi przyjąć srogo oczywiście, ale jest mniej inwazyjnym, jakbyś nie było lakierem. Bez dwóch zdań. Jedziemy. Zobacz, słoneczko świeci, cieplutko. Fakt, że to słońce już tak nie grzeje, więc nie panikuj. Delikatny pędzelek. Ta-ra-ra-ra-ra. Długi film, co? Ale chcę ci pokazać o tej powłoce od A do Z, jaka jest zajebista. Naprawdę. Fenomenalna. Samooczyszczanie, kurde. Bajka, aplikacja, wygląd. Nie no, same plusy. Ja tu nie widzę minusów przy tej powłoce. Sąsiad włączył kosiarę, cudownie. I znowu puczemy. Pyk. No i co? Teraz ci pokażę hydrofobowość. I to jeszcze nie jest koniec. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie, dziadzia... Jak zauważyłeś, jest zajebiście. Teraz co zrobię, słuchaj, nie będę dalej nagrywał. Pobawię się jeszcze raz tym kwasikiem. Później zobaczymy się, jak wskoczę tutaj z akwą z oprysku. Słuchaj, wiesz co? Wjechałem z rękawicą, bo już pędzelowanie mnie męczyło. Krótki włos Chińczyk, ten sam kwasik i hydrobajeczka. Zobacz, pięknie zjeżdża. Teraz jeszcze jedna rzecz. Powtórzę to na oksalem, stężeniem, które myje na bieżąco opony. Nie, to jest kwasik, wróć. Gdzie ja go mam? Kurde, odwiesiłem go. Nie, a tu go mam, kurczę, jako giesa. No tak, żeby sobie butelek. O, zobaczymy. Tak, bardzo fajnie. Biorę rękawicę, którą myję zawsze felgi. Stój. Dużo materiału. Muszę zamówić kolejną, bo ta już po tylu latach się zrobiła troszeczkę jak szmata. I spokojnie szuramy. No już wróciła ślisko. O, widzę. Hydro wszystko wróciło tak, jak powinno wrócić, kurde. I to jest to. To jest właśnie to. Okej. Okay. Opsa. Okej. Na wiaderko. Płukanko. Co ci mogę powiedzieć? Powłoka jest zajebista. Nie boi się chemii. Oczywiście, robisz to tak, jak widziałeś, z głową. Zaczynamy od delikatnej chemii. Przeskakujemy na kwaśne szampony. Jeżeli nie pomaga, potęgujemy działanie, usuwanie, o tak, zanieczyszczeń z felg, z reguły wapienne, czyli kurcze, lotna rdza, osady po wodzie, kamień, starcz. Także tutaj, no widzisz, no to był taki książkowy przykład właśnie, jak odetkać powłokę, która masz wrażenie, że nie ma powłoki. Na Facebooku wczoraj bodajże, dzisiaj mamy 29 września, padło na kanale, jak to się na grupie
którą sobie założyłem, dla Was oczywiście, żeby się chwalić filmami, jak się bawię wszelkiego rodzaju oponami, kołami, czyszczeniem lakieru, no ogólnie takim przydomowym detailingiem, że powłoka mu już po 2 latach umiera i czy usuwać ją, czy polerować, no ogólnie co zrobić. I moim zdaniem co zrobić? Właśnie to. Moim zdaniem prawdopodobnie, jak była prawidłowo położona powłoka, która, znaczy nie mówię tutaj o markowej, powłoka, która nie jest totalnym Chińczykiem, to po takiej zabawie, jak tu widzisz, właśnie wróci hydrofobowość, tak jak widziałeś. I po tym zabiegu śmiało można uzupełnić sealantem właśnie lub jakimś boosterkiem. Ja nie będę uzupełniał z tego względu, że chcę sprawdzić, na ile wytrzyma ta powłoka. I słuchaj, zrobimy teraz tak. Pokażę Ci po całym zabiegu koła już, czyli odwrócę ją sobie, zrobię ten sam zabieg na czole felgi. Od strony zewnętrznej, ale ona ciężka. Od strony zewnętrznej, tutaj wiadomo, że jest zdecydowanie lepiej, bo to bez dwóch zdań. Pokażę Ci hydro przed zabiegiem i pokażę Ci hydro po zabiegu całego koła. I ogólnie podsumowując tę powłokę, moim zdaniem zajebista. Naprawdę szukać powłoki, która ma takie samo oczyszczanie. Pierwsze 3 miesiące to ja tak naprawdę nie musiałem nic dotykać, ale wiadomo, no pędzelek wchodził w grę. I kolejna rzecz, myte cały czas szamponem Neoxala właśnie. Cały czas szampon Neoxala i teraz dopiero widzisz, po okresie można powiedzieć letnim, wskoczyły właśnie stosowna chemia, żeby ją doczyścić, przygotować na kolejny sezon. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zaczynam kombinować i marudzić. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda cropping na całej feldze po takim zabiegu, jak widziałeś tutaj na wewnątrz.